Okres jesienno-zimowy i niskie temperatury za oknem generują palenie w piecach. Dlatego miasto Wrocław uruchomiło specjalny program Kawka Plus, by stare piece wymienić na nowe, ekologiczne. Aby skorzystać z dofinansowania do wymiany pieca w ramach programu Kawka Plus, nie trzeba korzystać z internetu. Decydując się na wymianę pieca, można skontaktować się z miejskimi doradcami energetycznymi pod numerem telefonu 71 799 67 99. Doradcy pokierują, gdzie należy się udać, chcąc złożyć wniosek o dofinansowanie oraz wskażą, jakie dokumenty trzeba skompletować przed złożeniem wniosku. Doradcy we wszystkim pomagają, seniorzy nie muszą obawiać się formalności. Dokumenty się różnią w zależności od wybranego sposobu ogrzewania, dlatego najlepiej przed podjęciem takiej decyzji skontaktować się z nami. Możemy w tym przypadku powiedzieć, jakie dokumenty będą potrzebne, jakie rodzaje ogrzewania można z jakich rodzajów ogrzewania można skorzystać, aby otrzymać dofinansowanie. Natomiast ostateczna decyzja, jaki to będzie rodzaj ogrzewania, najlepiej podjąć po konsultacji z wykwalifikowanym instalatorem, który oceni techniczne możliwości lokalu. Jeżeli mówimy o smogu, tak naprawdę definiuje się go jako zjawisko, któremu towarzyszą podwyższone stężenia zanieczyszczeń, czyli konkretnych związków chemicznych obecnych w powietrzu i sprzyjających braku tak naprawdę rozprzestrzeniania się warunków meteorologicznych. Czyli tutaj te główne czynniki, które wpływają na powstawanie zjawiska smogu, to jest temperatura, prędkość i kierunek wiatru oczywiście i wilgotność powietrza. Do końca tego roku mieszkańcy mogą skorzystać z maksymalnej wypłaty do wymiany kopciucha, czyli nieekologicznego pieca w kwocie 15 tysięcy złotych. Każdy kompletnie złożony wniosek do końca tego roku, czyli do 31 grudnia, może liczyć właśnie na taką dopłatę, nawet jeśli wymiana instalacji odbędzie się w roku przyszłym. W kolejnym roku ta dopłata już będzie niższa, 12 tysięcy, w kolejnym 10 i 8. Te piece, kopciuchy, te pozaklasowe piece muszą zniknąć do 1 lipca 2024, a to jest większość, zdecydowana większość, szacuje się 90-95% tych piecy złych, no to jest, po prostu są pozaklasowe, więc one muszą zniknąć. Wymiana kopciuchów jest ogromnie ważna dla jakości powietrza. Jeśli piece nie zostaną wymienione, ta jakość będzie spadać. Przede wszystkim chodzi o nasze zdrowie. Starsze osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że w momencie, kiedy dorzucają do pieca, kiedy wyjmują popiół z pieca, aby go wyrzucić, wdychają te takie mikrocząstki, które bardzo źle oddziałują na ich układ krążeniowo-oddechowy. Poza tym muszą dźwigać, borykać się z tym pyłem. Do tej pory w tym roku złożono 2,5 tysiąca wniosków.